Jest po prawej. Co to jest? Boję się. Idę po broń. W sprawach Hillów jest pierwszym przypadkiem uprowadzenia przez obcych. Mówię mu, żeby tego nie robił, że będzie bolało. Płaczę. Mówię im, że to boli, żeby to wyciągnęli. Ta sprawa pozwoliła nam wyrobić sobie zdanie na temat odwiedzin przez obcych. Od pamiętnych wrześniowych wydarzeń minęło 39 lat. Mąż Betty już nie żyje, ale wdowa doskonale pamięta tamtą noc. Wracaliśmy z wakacji. Wyjechaliśmy z Montrealu i wjechaliśmy w góry. Spojrzałam w niebo i zobaczyłam nową gwiazdę. Robiła się coraz większa, aż w końcu zaczęła się poruszać. Hillowie zafascynowani obserwowali poruszającą się gwiazdę. Kiedy zniżyła się nad autostradę, spostrzegliśmy okno i czerwone światełka po obu stronach. Barney wziął lornetkę i wysiadł z samochodu, żeby przyjrzeć się z bliska. UFO zbliżyło się do Barneya. Widział kilka postaci stojących w oknie. Wtedy zaczął się bać, bo myślał, że zamierzają go porwać. Barney wsiadł do samochodu i zaczął uciekać opuszczoną drogą. Próbowaliśmy wmówić sobie, że to był sen. Że ja to wyśniłam i w jakiś sposób przekazałam mężowi, tak, że myślał, iż to rzeczywistość. Kiedy wrócili do domu, odkryli, że ich sen był prawdziwym koszmarem. Barney zorientował się, że brakuje im 2 godzin wspomnień. Na klapie bagażnika znaleźli dziwne, okrągłe ślady. Ich zegarki nie działały. Sukienka Betty była podarta i poplamiona różową substancją. Czuliśmy się nieswojo. Powiedziałam Barniemu, że być może zabrzmi to dziwnie, ale wydaje mi się, że ktoś mnie dotykał. Fizyk jądrowy i znawca UFO Stanton Friedman badał setki uprowadzeń przez obcych. W sprawie Hillów uderzające jest to, kim oni są. Betty jest pracownikiem społecznym Barney, należy do Komisji Praw Człowieka. Dr. Benjamin natomiast napisał książkę o tym, jak leczyć ludzi, którzy przeżyli poważne załamanie nerwowe. Nie jest hipnotyzerem, amatorem. To nie zabawa w duchy. Za chwilę usłyszycie materiał nagrany przez doktora Benjamina Simona podczas hipnoterapii. Barney i Betty byli hipnotyzowani osobno, ale ich historie są identyczne. Nagrania robiono przez 3 miesiące. Wpadasz w coraz głębszy sen. Nic nie będzie cię niepokoić. Ale wszystko sobie przypomnisz i opowiesz mi o tym. Wygląda jak wielki naleśnik z rzędami okien i świateł. Ich dowódca zwraca się do mnie. Mówi, żebym się nie ruszał. Wiem, że nie mogę odłożyć lornetki. Modlę się o odwagę. Muszę uciekać. Betty pamięta, że wyciągnięto ją z samochodu. Silnik zgasł, a te postacie się do nas zbliżały. Słyszę, nie bój się. Nic ci nie zrobimy. Chcemy przeprowadzić kilka testów. Zabierają mnie do tego obiektu. Nie chcę tam wchodzić. Nie wiem, co mnie tam czeka. Prowadzą mnie do pokoju.
Jeden z nich zdejmuje mi sukienkę. Nie mam sukienki i butów. Leżę na stole i zastanawiam się, co robią z moimi genitaliami. Mówią, żebym się nie bał. Betty przeszła badania nazywane przez obcych testem ciążowym. Takie badania były nieznane w latach 60. Badający ma długą igłę. Najdłuższą, jaką kiedykolwiek widziałam. Wbija mi ją w pępek. Płaczę. Mówię im, że to boli i żeby to wyciągnęli. Po zakończeniu testów Betty i Barney wrócili do samochodu. Podczas hipnoterapii przypomnieli sobie całą historię. Media zwróciły na nią uwagę i wkrótce Hillowie zostali gwiazdami. Natychmiast staliśmy się sławni. Kiedy szliśmy coś zjeść, ludzie prosili nas o autografy. Od razu zorientowałam się, co się dzieje. Byłam jedyną osobą na Ziemi, która miała dowód na istnienie życia pozaziemskiego. Betty zgodziła się pokazać nam sukienkę, w którą ubrana była podczas uprowadzenia. To ostatni dowód tego, co zaszło. Różowa substancja nadal pozostaje widoczna. Sami widzicie. Sukienka jest niebieska, a w tym miejscu została poplamiona różową substancją. Stąd wycięłam kawałek i przesłałam do laboratorium. Nie byli w stanie dokonać analizy. Nie wiedzieli, czym materiał został zaplamiony. Dziś Betty spotyka się z uprowadzanymi z całego świata. Postanowiła pomagać ofiarom porwań przez obcych. Napisała nawet książkę pod tytułem Zdrowy rozsądek i UFO. Możemy się od nich wiele nauczyć. Są wśród nas, czy nam się to podoba, czy nie. Nie są groźni. Nie musimy się ich bać. Zawsze, kiedy wychodzę z domu, rozglądam się za UFO. Jesteśmy w New Hampshire, a kosmici często tu przebywają.